Szanowni Państwo, w tym roku po raz drugi miasto Gostynin realizować będzie w naszym mieście budżet obywatelski. Jest to proces, w którym mieszkańcy miasta zgłaszają projekty, decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta na realizację najważniejszych potrzeb, oczywiście według uznania mieszkańców Gostynina. W poprzednim roku zostało oddanych ponad 3000 osób, dokładnie 3017. Spora część osób została bardzo zainteresowana tym pomysłem i oddało swój głos na dane projekty. W chwili obecnej miasto realizuje zgłaszane przez Państwa projekty w roku ubiegłym. Za chwilę przystąpimy, jak wspomniałem, do realizacji kolejnej edycji. W tym roku ważna, bardzo ważna informacja, w tym roku miasto przeznaczyło 180 tysięcy złotych. Jest to kwota o 30 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Zgodnie z harmonogramem prac umieszczonym zarówno na stronie internetowej, jak również na plakatach i na ulotkach, które są roznoszone, mieszkańcy od 5 września do 30 września będą mogli zgłaszać swoje projekt. Tak jak w roku poprzednim, ze środków budżetu mogą być realizowane, według uchwały uchwalonej przez Radę Miasta, jedynie projekty inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy miasta Gostynina. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej bądź w sekretariacie urzędu. Po uzupełnieniu takowego formularza co najmniej 14 osób bez wnioskodawcy musi ten projekt poprzeć. Osoby te muszą mieć ukończone 18 lat. Głosowanie nad projektami trwać będzie od 3 do 30 listopada 2016 roku. Chciałbym zwrócić uwagę, że wzorem roku ubiegłego projekt inwestycyjny może być realizowany na terenie będącym własnością miasta, ale też na terenie prywatnym. Ważną informacją jest, że właściciel nieruchomości, na której będzie usytuowana inwestycja, będzie ponosił bieżące koszty związane z użytkowaniem rzeczy, będzie odpowiadał za stan techniczny obiektu i urządzeń, czyli będzie sprawował zarząd i nadzór nad użyczonym terenem włącznie z odpowiedzialnością cywilnoprawną za wszelkie zdarzenia losowe. Ta umowa będzie umową wieloletnią na lat 20. Podkreślam ten fakt, ponieważ pomysłodawcy często nie zdają sobie sprawy z tych wymogów formalnych, co skutkować może odrzuceniem projektu. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do wzięcia udziału w drugiej edycji budżetu obywatelskiego. O zgłaszanie ciekawych, nowych projektów służących mieszkańcom Gostynina. I liczę oczywiście na to, że ta edycja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Serdecznie dziękuję.